Witam wszystkich. Ten filmik będzie taką prośbą do Was. Mianowicie, ale to może w dalszej części. Najpierw wyjaśnię, czym jest ta płytka. To jest płytka od zegarka. Takiego Fit, nazwijmy to, za paręnaście złotych. I po prostu tutaj się uszkodziły takie druciki. Jak widzicie, one są bardzo cieniutkie. To jest igła. Wyobraźcie sobie, to jest igła, a co dopiero operować na tym jakimś grotem. I te druciki właśnie... Ja zrobię pauzę. Te druciki łączą dwa pola. Jedno jest od diody tutaj tej, takiej malutkiej, a drugie jest... się idzie zasilanie. I po prostu przewodzą prąd te druciki. I dzięki temu te diody się tutaj świecą. Tylko moje pytanie jest takie... Gdzie takie diody można dostać? Powiem wam, że szukałem w internecie, nie mogłem tego znaleźć, bo nawet nie wiem, jak dokładnie te diody się nazywają. Mikrodiody jakieś? Są tak malutkie elementy, że to do... No, to jest tutaj wideo z tego przerobionego obiektywu z kamerką Microsoftu Livecam Studio. A to jest naprawdę tak malutkie, że to po prostu w pale się nie mieści. I to jedynie, czym mógłbym tak operować, to albo jakimś mega cienkim grotem z pastą, tą bizmutem tak zwanym, 138 stopni topnienia, żeby nie uszkodzić tych diod, nie? Malutkich. I teraz, no, zastanawiam się, gdzie to w ogóle można kupić, na jakiej to jest w zasadzie lutowane są te diody. Mało wiem o tej technologii, naprawdę. Właściwie to pierwszy raz się spotkałem z takimi diodami. Bo nigdy tak zegarków nie otwierałem. Gdzie są tak malutkie diody potrzebne. No i ta płytka jest zasilana dwoma bateriami AG3 po 1,5 V, czyli mamy 3 V na całą tą płytkę. I teraz pytanie... Czy da się zastąpić te diody na przykład jakimiś takimi SMD, żeby je tutaj wpakować? Najmniejsze SMD to chyba jest 0,406? Nie wiem, chyba ta. Gdyby je wrzucić tutaj, to wtedy łatwiejsze by było lutowanie tych SMD. Bo dwa pola mamy, te bym pousuwał, bo łatwo je się usuwa. Wystarczy większy grot, 300 stopni i siup, schodzą. Wtedy jakbym połączył taką diodę, tylko musiałbym oczywiście odpowiednio ją ułożyć w odpowiednią stronę. To dałoby rady zrobić ten zegarek. Nie wiem też, jakby było z wycentrowaniem, bo wiadomo, SMD by była gdzieś tutaj po środku, a tutaj ta jest taką umiejscowiona, że światło pada centralnie tam na górę, jakby to powiedzieć, tego zegarka. On ma takie szczeliny malutkie, które się podświetlają tylko. Ale wiecie, co zrobię? Zamówię SMD z AliExpressa. Te najmniejsze, jakie są, czerwone. Jak mi dojdą, to zobaczę, czy będą tutaj pasowały. Jak będą pasowały, no to wtedy pobawię się z lutowaniem. No jeszcze zamówię bizmuta tego 138 stopni, tą pastę lutowniczą. Także mała temperatura. Zbytnio nie będę grzał tej płytki. Także mam prośbę o jakieś namiary, gdzie w ogóle takie coś można kupić, czy jest w ogóle dostępne. Komercyjne. Bo być może to jest tak, że to jakieś firmy mają po prostu na specjalne zamówienie dostęp do takich diod. No, kręcone właśnie, mówię, to jest wszystko kręcone tą kamerką Microsoftu. Nawet w miarę fajnie widać. A tych drucików, żeby je polutować? Ciężko, ciężko. Nie mam bizmutu. Do takich zadań bizmut jest najlepszy. To malutkie części. 138 stopni.
można by jakoś ewentualnie jeszcze dorabiać kabelki jakieś cieniutkie i się bawić. No tylko trochę tych pól jest do roboty. Zobaczcie, jak no, dotknąłem i już się ułamał. To są takie druciki, jak są w tych, w matrycach od aparatów. Dokładnie takie same. Tak samo cienkie. No, może troszeczkę grubsze. Także czekam na jakąś podpowiedź, czym ewentualnie mógłbym te diody zastąpić. Napięcie 3 V max. Czy spróbować pakować SMD-ka. I to by było na tyle. Taki krótki filmik. Taka może dla niektórych będzie ciekawostka, jak wygląda w środku taki zegarek. Jakie są w nim diody. Żadnych wskazówek, po prostu diody, które się zapalają konkretnie od danej godziny. Ok, kończę. Pozdrawiam wszystkich.